Szanowne panie i szanowni panowie, doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Po 120 latach prysły kordony. Polska stała się wolna od zaborców, złodziei i pijawek. Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekało, piąte doczekało. Niepodobna oddać tego szału radości, jaki ludność polską ogarnął. Kto tych dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości. W Lublinie powstaje pierwszy tymczasowy rząd ludowy. Tym samym Lublin staje się pierwszą stolicą wolnej Polski. Rząd powołany przez Ignacego Daszyńskiego mieścił się w Pałacu Lubomirskich przy Placu Litewskim. Jako tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej w Lublinie władzę całkowicie i niepodzielnie obejmujemy. Ślubujemy sprawować ją sprawiedliwie, ku dobru i pożytkowi ludu i państwa polskiego. Manifest lubelski stanowi kamień węgielny w budowie nowoczesnego państwa. Dzięki niemu Polki uzyskały prawa wyborcze jako jedne z pierwszych w Europie. Czynne i bierne prawo wyborcze będzie przysługiwało każdemu obywatelowi i obywatelce mającym 21 lat skończonych. W przemyśle, rzemiosłach i handlu wprowadzamy niniejszym 8-godzinny dzień roboczy. Równolegle trwają w Lublinie prace nad utworzeniem pierwszego w wolnej Polsce uniwersytetu. Jego inicjatorem był ksiądz Idzi Radziszewski. Dziejową koniecznością jest zbudowanie duchowej i kulturowej tożsamości powstającej Polski poprzez kształcenie i wychowywanie przyszłej elity katolickiej, która będzie świadomie rządzić i urządzać wolną Polskę. Odzyskanie niepodległości stało się także ważnym impulsem do rozwoju lubelskiego przemysłu. Na początku dominowała produkcja spożywcza, fabryka maszyn i narzędzi rolniczych Polski i Spółka oraz słynna fabryka wag. Wkrótce powstają zakłady, dzięki którym Lublin stał się jednym z ważnych ośrodków rewolucji technologicznej. W zakładach mechanicznych Plage Laśkiewicz zaczęły powstawać pierwsze samoloty oparte w całości na polskiej myśli technicznej. Wolność trzeba stale zdobywać. Wolność jest właściwością człowieka, wymiarem bytu osobowego i wymiarem bytu wspólnotowego. Po koszmarze II wojny światowej przychodzą czasy nowego zniewolenia i narzuconego siłą systemu komunistycznego. W okresie PRL-u Lublin był nie tylko miastem fabryk i socjalistycznej gospodarki planowej, ale ważnym ośrodkiem akademickim, gdzie rodziły się niezależne inicjatywy wolnościowe. Na lubelskim zamku młodzi plastycy zawiązali grupę Zamek, poszukując nowych, nieskrępowanych ideologią form artystycznych. Chatka Żaka jako ośrodek kultury studenckiej i teatrów alternatywnych stała się oazą artystycznej wolności. Na Kulu powstało niezależne pismo młodych katolików – Spotkania. Poza cenzurą ukazało się 35 numerów jednego z najważniejszych pism opozycyjnych w czasach PRL-u. Nie tylko lubelscy studenci i intelektualiści potrafili wywalczyć sobie przestrzeń wolności. W lipcu 80 roku robotnicy Lublina i Świdnika podjęli strajk. Nie wyszli jednak protestować na ulicę. Zostali w fabrykach. Protestujący wymusili na rządzących ustępstwa, rozpoczynając falę strajków sierpniowych, co doprowadziło do powstania niezależnych związków zawodowych. Z Lublina ruszyła lawina Solidarności. Lublin ma szczególne prawo i obowiązek do mówienia o niepodległości i jej świętowania. Lublin inspiruje nas wolność.